Projekt Zbrodnia i Kara możesz wesprzeć poprzez Patronite. Obok tego, co tworzy Patryk Wega, często ciężko przejść obojętnie. Można lubić lub nie jego filmy, ale trzeba mu oddać, że jest świetnym marketingowcem i swoje produkty potrafi sprzedać jak mało kto. Reklamuje je jako inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. I nie można tutaj zarzucić reżyserowi kłamstwa. Często to, co dostajemy na ekranie, jest mniej lub bardziej oparte na prawdziwych zdarzeniach. Ja w dzisiejszym materiale skonfrontuję dla Was sceny z filmu Pitbull Nowe Porządki z historiami kryminalnymi, które działy się w naszym kraju na przestrzeni lat. Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Zapraszam do oglądania. W filmie Pitbull Nowe Porządki pierwszoplanową rolę gra Piotr Stramowski. Gra policjanta o pseudonimie Miami, który walczy z gangiem Mokotowskim. Ta postać jest inspirowana Janem Fabiańczykiem. Podobnie jak filmowy bohater, rozpracowywał grupę mokotowską. Pracował jako przykrywkowiec, wnikając w struktury przestępcze. Pseudonim zawdzięcza serialowi Policjanci z Miami, emitowany w naszym kraju w latach 89-94. Sam opowiada, że w latach 90. chodził na co dzień w marynarce, podobnie jak serialowy bohater, co w tamtym okresie, latach tureckich swetrów, było dość niecodzienne. Jeżeli zakładasz sobie marynarkę w czasach, kiedy królują swety tureckie, już wyglądasz inaczej. Wyrzucony z policji dyscyplinarnie, a następnie skazany wyrokiem sądu na bezwzględne więzienie za zbyt brutalne traktowanie przestępców. Jest również etatowym aktorem kolejnych produkcji Patryka Wegi. Zagrał łącznie w 7 jego filmach. Bardzo chętnie udziela się w mediach. Jest również współautorem książki, będącej wywiadem, w której opowiada o swojej pracy policjanta. Film zaczyna się sceną, jak policjanci znajdują masowy grób. Obrażenia jednoznacznie wskazują, że sprawcami jest grupa obcinaczy palców. Podgrupa grupy mokotowskiej, która dokonywała brutalnych uprowadzeń w latach 2003-2005. Jednak sama scena w filmie jest zupełną fikcją. Grupa, która najprawdopodobniej na swoim koncie ma 10 uprowadzeń, z czego 3 osoby nigdy nie wróciły do domu, a tylko jedną odnaleziono, Mariusza M., za którego rodzina zapłaciła część okupu. W filmie możemy zobaczyć, jak jest układane 7 ciał, co jest wizją reżysera. W jednej ze scen możemy zobaczyć, jak babcia, postać grana przez Bogusława Lindę, wchodzi do siłowni i dokonuje tam zamachu na lidera gangu mokotowskiego, po czym mówi: Mokotów jest mój, możecie robić u mnie albo dalać. Historia ta była inspirowana wydarzeniami z 17 października 2003 roku. W warszawskiej dzielnicy Praga Południe, na siłowni Paker, doszło do strzelaniny, w wyniku czego życie straciło 2 gangsterów o pseudonimach Buła i Konik. W filmie wydarzenie jest pokazane jako element przejęcia władzy w grupie mokotowskiej. W rzeczywistości gangsterzy byli powiązani z inną organizacją przestępczą, grupą żoliborską. I nie byli jej bossami, byli jednak skonfliktowani z mokotowskimi, co miało być zapalnikiem wydarzeń z 17 października. W filmie ginie jedna osoba, w rzeczywistości 2. Prawdziwych sprawców nigdy nie odnaleziono. Co ciekawe, wspominałem, że główny bohater ma pseudonim Babcia. Jest to najprawdopodobniej ironiczne nawiązanie do przywódcy gangu obcinaczy palców, który ma pseudonim Ojciec i obecnie przebywa w miejscu odosobnienia. U mnie w ekipie nie ma miękkiej gości. Każdy ma być ułożony, żeby nie poszedł w koronę milicji sprzedawać. Co mamy robić? Wezwać psy. W filmie Pitbull Nowe Porządki przedstawiono scenę uprowadzenia młodej kobiety, której ojciec jest bardzo zamożnym człowiekiem. Jak to ujął Goebbels, czyli postać grana przez Andrzeja Grabowskiego: studentka uniwersytetu.
córka kiełbasianego Jolero. Historia jest inspirowana porwaniem Eweliny Bałdygi, której mimo przekazania okupu nie udało się odnaleźć. Jej ojciec również działał w branży mięsnej. W filmie w pierwszej scenie widzimy, że ciało dziewczyny zostało wykopane. W rzeczywistości, tak jak wspomniałem, nikt nie wie, co się z nią stało. W filmie bandyci przebrani za policjantów dokonują uprowadzenia. W rzeczywistości Ewelina została wciągnięta do białego busa na parkingu uczelni, na której studiowała, co nie znaczy, że grupa nie stosowała takiej metody. Bandyci z grupy Mokotowskiej przebrani za policjantów dokonywali w ten sposób innych uprowadzeń, ale nie w tym konkretnym przypadku. W filmie widzimy również, że policja wie o porwaniu przed samym wydarzeniem i próbuje mu bezskutecznie zapobiec. To jest jedynie wizja reżysera. Faktycznie policja wiedziała o zaginięciu przed rodziną, ale nie przed samym porwaniem. W filmie zasugerowano, że dziewczyna została wykorzystana. Tak twierdzili również prawdziwi porywacze w wiadomości wysłanej do rodziny. Nie wiemy z kolei, na ile zgodne z prawdą jest obcięcie palca. Dotknęło się palca. Jesteś bardzo śliczna. W prawdziwej historii na pewno dziewczynie zostały ścięte włosy i przekazane rodzinie jako dowód. Był również przekazany inny dowód życia, ale nie wiadomo, co o nim było. Na srebrnym ekranie pokazane było, że przekazania okupu dokonuje ojciec, zrzucając pieniądze z mostu. W rzeczywistości przekazania dokonywał Łukasz, chłopak Eweliny, a torba została przerzucona przez barierki dźwiękochłonne, choć faktycznie w okolicach mostu. Studentka mi tylko zrobiła laska, to tak jakbym jej głową zwalił konia. Andzia to postać w filmie Patryka Wegi, która prowadzi wraz z mężem budkę z kebabem. Decyduje się pomóc policji w zatrzymaniu grupy wyłudzającej haracze. Kiedy przestępcy się o tym dowiadują, postanawiają zemścić się na kobiecie. Przychodzą do jej domu, zabijając ją i partnera. Nie znajdują dziecka, które dzwoni do policjanta. Jak się okazuje, współpracującego z grupą Mokotowską, w wyniku czego dziewczynka znika bez śladu. Jest to nawiązanie do prawdziwej historii dilerki narkotykowej o pseudonimie Andzia, która została zastrzelona w porachunkach gangsterskich w swoim domu wraz z partnerem Świrem. Wydarzenie miało miejsce w Boże Narodzenie 2002 roku. Podobnie jak w filmie, napastnik bądź napastnicy nie znajdują dziecka. Dziewczynki, po którą później wracają. W prawdziwej historii dziecko odebrało telefon od przyjaciela matki, a zarazem chrzestnego dziewczynki, Świętego. Podobnie jak w filmie, została wyprowadzona z mieszkania i przepadła bez śladu. W prawdziwej historii zaginął również Święty. Do dziś zdjęcie Kariny Surmacz widnieje na liście osób zaginionych. W rzeczywistości z policją współpracowała właścicielka zakładu fryzjerskiego, do którego przestępcy przychodzili wyłudzać haracz. Kobieta nie padła ofiarą zemsty gangsterów, mimo że się tego obawiała. Spóźniliście się niewiele. W naszym kebabie. Ja mówiłam mężowi, że ma nie płacić. Scena, w której mokotowscy gangsterzy napadają na agencję towarzyską i znęcają się nad dziewczynami i klientami, jest sceną fikcyjną. Jednak nawiązuje do działań jednego z pruszkowskich gangsterów o pseudonimie Fama, który przychodził do tego typu przybytków z dwoma wspólnikami. Przebrany za policjanta wiązał pracujące tam kobiety i okradał. Fama uważany jest za wyjątkowo brutalnego, nie cofającego się przed niczym człowieka współświadka. Podczas zatrzymania w 2019 roku musiał być obezwładniany z wielu paralizatorów, gdyż nie chciał się poddać. Fama również miał przeżyć zamach na swoje życie, kiedy to grupa Ożarowska poderżnęła mu gardło. W każdym razie miał na swoim koncie kilkadziesiąt napadów na agencje towarzyskie. Oczywiście wiele innych przestępstw, jednak w filmie nawiązano akurat do tej części jego fachu. Czy pani nie są prostytutkami, a to nie jest agencja towarzyska? Nie. To bardzo dobrze się składa. A dlaczego? Widzicie, panie, mam taką przypadłość, że strasznie mi cierpię kurę. Scena, w której Kura, czyli postać grana przez Agnieszkę Dygant, wraz z młodszym bratem jednego z mokotowskich gangsterów udusili w piwnicy młodego chłopaka, kolegę sprawcy, jest oczywiście fikcją. Jednak w luźny sposób nawiązuje do prawdziwego wydarzenia z 15 lutego 2010 roku, kiedy to grupa trzech młodych osób pozbawiła wolności, a następnie życia listonosza, używając do tego kabla. Wydarzenia miały motyw rabunkowy i podobnie jak w filmie działy się na warszawskim Mokotowie. Listonosz znał sprawców, umówili się na fikcyjny napad. Jednak pracownik poczty powoli zaczął się z tego wycofywać. Podobnie jak w filmie, listonoszowi oprawcy zarzucili współpracę z policją. Dialogi pomiędzy sprawcami a ofiarą pozostały częściowo autentyczne. Konfidencie.
Zakapowałeś nas na psy. Bałeś zupę, gdzie mieszka i przez to go posadzili. Chłopaki z grupy cię dojadą. Chcą cię dojechać, rozumiesz? Ja was nie sprzedałem, ja nikogo nie sprzedałem. Zaraz tu przyjdzie informator z policji i powie, czy to ty zakapowałeś, czy nie ty. To niech przychodzi, niech mnie ogląda. Debilu. Ty myślisz, że tak będzie chciał z tobą gadać? Twarzą w twarz? Musimy cię przywiązać do krzesła i zasłonić ci oczy, żeby gadacz myślał, że my tutaj porządki robimy, rozumie? To mnie przywiąż. Podobnie jak w filmie, to dziewczyna była mózgiem operacji i miała powiedzieć, musimy go skończyć. Trzeba go skończyć. Tak jak wspomniałem, cała scena w filmie jest tylko luźną, inspirowana prawdziwą historią. Jednak niewątpliwie chodzi właśnie o to zdarzenie. Nigdy nie oddać tej kasy, mówi. Na koniec, jeśli myślicie, że ta scena jest wizją reżysera... Ten mi robił ze 30 razy. Tego to z 15 razy. No i tak w zasadzie nie ma ani jednego, który by czegoś ze mną nie miał. No, takie środowisko. To myślę, że was zaskoczę. O tym zdarzeniu opowiadał nadkomisarz Robert Krzysztoń z Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia w książce Złe psy w imię zasad. Po służbie, kiedy był w swoim mieszkaniu, usłyszał strzały na podwórku. Wyszedł na balkon i zobaczył, jak mężczyzna strzela się z grupą innych osób. Domyślił się, że broń, której używają, nie jest ostra, bo nikomu nic się nie działo. Wybiegł na podwórko z własną bronią, dokładnie tak jak w filmie. Wszyscy uczestnicy rzucili się na ziemię, poza jednym. Podobnie jak w filmie, policjant chciał strzelić w nogi mężczyźnie, jednak broń nie wypaliła. Ogólnie cała scena, poza jej początkiem, została dość wiernie odwzorowana. Z tym, co możemy przeczytać w książce. Ów mężczyzna twierdził, że kiedyś miał skłonności ku tej samej płci, obecnie bliżej mu do przeciwnej, ale ci panowie, którzy leżą na ziemi, odbywali z nim różne formy kontaktu. Wtedy faktycznie miałem orientację promęską, teraz odwrotnie, tylko z kobietami. Ci panowie, co mnie bili, są z okresu męskiego. Powiedziałem środowisku, że jeden z nich mi laskę robił. On się wzburzył, poszedł do kolegów i powiedział, że ja rozpowiadam nieprawdę. I przyszli do mnie, żebym się wycofał. Patrzę, a ci, co najbardziej krzyczą, to tak. Daj znać, jeżeli materiał ci się podobał, a przygotuję kolejne tego typu. Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmami na tym kanale, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże ci spersonalizować powiadomienia. Do zobaczenia w następnej Zbrodni i Kara. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wsparli ten projekt.